Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się wymianą oleju i uszczelnieniem miski olejowej w skrzyni automatycznej w takim samochodzie jak Passacik B5. Tam na uszczelnieniu miski trochę się sączy. Została podjęta decyzja, że zmienimy olej i zmienimy uszczelkę. Zrobimy tak, żeby było wszystko pięknie, ładnie. Ja już autko podniosłem. Podniosłem tak, żeby wisiało równo. Będzie to nam potrzebne do wystawiania poziomu naszego oleju na samym końcu. Na razie to wchodzę pod spód, spuszczam olej i będę odkręcał michę. I zobaczymy, co tam znajdziemy. Dobrze, tak to spod spodu wygląda. Oto nasza miska skrzyni. Tutaj mamy korek spustowy. Tam, gdzie mamy taki otwór, to jest korek wlewowy. Również on nam pokazuje poziom na podstawie tego, kiedy zacznie się wylewać olej, tym się reguluje poziom. Nam to za chwilę Wam wszystko pokażę. No dookoła mamy mnóstwo śrubek, które trzeba będzie odkręcić. Jak chcemy mieć miskę, jest tutaj, z tej strony cieknie. Także spuszczamy olej. Tu jest imbus 8, z tego co pamiętam. W tym dużym imbus 17 jest, więc rzadki, mało popularny. A więc jeśli byście chcieli, to pewnie będziecie musieli dokupić go. No i tam ten korek się zakręca bardzo mocno, chyba 80 N się dokręca, więc radzę Wam, jeśli będziecie chcieli oczywiście demontować miskę, to przed demontażem go poluzować, żeby później nie trzeba byłoby się z nim szarpać już na stole. Dobra, spuszczamy olej, zobaczymy ile nam zleci i odkręcamy miskę dookoła. A bardzo ważne, żeby robić to na krzyż, żeby się miska nie zdeformowała, bo jest metalowa. Więc jeśli się zdeformuje, to później i tak będzie nam przeciekać, bo nie będzie przelegać. Działamy. Filterek mam wyciągnięty. Co Wam powiem? Są jakieś drobinki pod paluchem. Czuć, ale żeby się jakoś błyszczało, to nie bardzo. Natomiast na magnesach to trochę jest, jak sami widzicie, tej mazi. Tak to tu wygląda. Ale jakiegoś srebrnego, nic takiego nie ma. Szczeleczkę mamy. Troszkę na silikonie, więc trzeba będzie doczyścić. Wymyjemy, wyczyścimy i będziemy zakładać. Co tu dużo mówić. Miseczka gotowa. Idziemy wklejać. W sensie przykręcę, przepraszam Was bardzo serdecznie. Idziemy przykręcić i będziemy wlewać olejek. Zobaczymy, ile nam wejdzie, bo zleliśmy gdzieś około 2,5, może 2,7 litra. Jesteśmy pod spodem, mamy nowy filterek już. Naszykowana miska, wszystko pięknie, ładnie. Już miałem montować, ale Wam pokażę, bo czasami takie przykusy się zdarzają. Chciałem już wkładać nasz filterek, ale okazało się, że tutaj jest, został jakiś stary o-ring. Na tym starym, który wykręciłem, o-ring jest. Więc podczas poprzedniej wymiany widocznie został. I został filterek założony jakby tak nie do końca. Jak będziecie robić u siebie, to upewnijcie się, że to uszczelnienie w całości wyszło. Dobra. Stary filtr, jego uszczelnienie. A to, co zostało w skrzyni. W taki sposób to było założone. Co prawda, jak zdejmowałem, to olej się posączył, no ale to uszczelnienie nie do końca było poprawne, więc pamiętajcie, jak będziecie wymienić, żeby sprawdzić, czy nie zostało, bo czasami się zdarza. Miska przykręcona, całe śrubki. Dobra, i musimy tutaj zobaczyć, ile to jest. Dwa. Dło. Schreibe 10 N, a później będziemy zakręcać nasz ten 40. No to i tak będę musiał przyjść na, a i tak będę musiał przyjść po drugi klucz. Dobra, jeszcze jedna ważna kwestia. Zakręcamy od środka na krzyż, tak żeby nam się miska nie pognietła. Moi drodzy, dobrze. Wylazłem spod auta,
Zakręciłem korek kontrolny. Ile nam weszło? Zaraz zobaczę. Ile to nam weszło? Został nam litr, wlałem 4. Więc weszło 3 litry do środka. No i co teraz trzeba zrobić? I teraz trzeba go odpalić i na jałowym poprzełączać skrzynię biegów na wszystkich biegach po 10 sekund. Później przejdziemy do procedury sprawdzania, czy nasz poziom jest prawidłowy. A do tego będzie Wam nam potrzebny komp. Podepniemy się, musimy go rozgrzać, w zasadzie to olej w skrzyni rozgrzać od 35 do 45 stopni. No i później na pracującym będziemy odkręcać korek kontrolny. No i jeśli poleci, to jest ok, jak nie poleci, to trzeba dolać. Ale to za chwilę. Na razie odpalimy, zobaczymy. Dobra, mamy 42 stopnie, zaraz będzie 43, także idziemy szybciutko sprawdzać, żeby nie przegrzać. Dobra, dopełniamy na szybkości. No jeszcze 1 litr wejdzie. Zobaczcie, jeszcze 1 litr przed. Dobra, zakręcamy, bo muszę dopełnić jeszcze raz. Moi drodzy widzowie, autka już nie ma, pojechało, podobno jedzie, skrzynia pracuje lepiej, a przynajmniej nie gorzej niż pracowała. Także na kolejne 60 tysięcy olejek skrzynia ma świeżutki, powinna działać jak należy. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. No a ja Was już żegnam. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.